Jesteśmy w Białostockim Centrum Onkologii. Są z nami pacjentki, które skorzystały z projektu Rehabilitacja osób chorych onkologicznie, ułatwiający powrót do pracy. Panie zechcą się dzisiaj z nami podzielić swoimi wrażeniami ze swego udziału w tym projekcie, który miał miejsce w tamtym roku we wrześniu w Augustowie, bo skorzystały z wyjazdu na turnus Simontona. Zapraszam. Może zaczniesz, Basiu? Dzień dobry, jestem Barbara, mam 55 lat, zachorowałam w 2019 roku. Dzięki pani koordynator psycholog Małgorzacie Rymarskiej dowiedziałam się o projekcie simontowskim, czy simontowskim, różnie to się wymawia. W związku z tym skorzystałam z wielką przyjemnością, bo najbardziej jestem zainteresowana w chorobie emocjami, uczuciami, które mniej są widoczne. Bo jeżeli kobieta w ciągu dnia bardziej przywiązuje uwagę do swojego wizerunku, do uczesania włosów, makijażu, swojej kreacji, a zapomina o tym, co ma w środku, a to chyba jest najważniejsze. Więc dzięki tym warsztatom miałam okazję się bliżej poznać, samej sobie się przyjrzeć i obserwować, jak się mierzą z tym inni. Dzięki temu też poznałam Emilkę. Poznałyśmy się wcześniej na korytarzach onkologii. W tym szpitalu można zawiązać przyjaźnie na długie lata, które owocują pięknymi wydarzeniami, spotkaniami, grupą wsparcia często, tak? Właśnie też chciałam powiedzieć o tym, że ten projekt jest po prostu rewelacyjny, jeżeli chodzi jakby o system rodziny, tak? Bo ja na przykład na wyjazd do Augustowa, tak? Bo projekt ma odbywa się w różnych miejscach, i w Augustowie, i w Białymstoku. Tutaj stacjonarnie też można korzystać z rehabilitacji, ale ja na przykład polecam Simontonowski projekt z tego względu, że daje wsparcie dla osób towarzyszących w chorobie. Uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ często jakby wszyscy się skupiają na tych osobach chorych, a tak naprawdę osoby, które są blisko nas, przeżywają też bardzo dużo, wiele trudnych emocji i też jakby nie są objęte pomocą, a tam mogły skorzystać z wielu fajnych porad, wysłuchać też innych, tak? Pośmiać się z tych wszystkich metod, które osoby wspierające nam wciskają. Sok z buraka to już po prostu jest hitem, tak? I mitem. I mitem, tak. I uważam, że naprawdę na przykład mój mąż, myślę, że bardzo dużo skorzystał i też po prostu poznał wielu innych mężczyzn chorych na nowotwory, którzy pokazali mu też, jak ważne są emocje, jak ważne są relacje w rodzinie. Pokazali też swoją słabość, która też później się okazała siłą, także myślę, że tutaj naprawdę warto. Myślę, że w ogóle w czasie kursu skorzystałyśmy z ogromnej energii, którą my jako pacjenci pozyskaliśmy nawzajem od siebie, bo byliśmy z różnych miejscowości, nie znaliśmy się, na różnych etapach choroby, w różnym wieku. Każdy przyniósł jakieś różne emocje, opowiadaliśmy o tym, dzieliliśmy się w grupach, mieliśmy swoich mentorów w czasie warsztatu, więc tak jak warsztaty, uczyliśmy się i ćwiczyliśmy. Odkryłam, co dla mnie było najcenniejsze i jak ważne są nasze przekonania, które nosimy w sobie, w naszej głowie. I na tych warsztatach się nauczyliśmy pierwszej ważnej, podstawowej rzeczy, że nie chodzi o myślenie pozytywne, chodzi o zdrowe myślenie. Żeby tego nie mylić, bo często do nas chorych, co mówimy, co nas najbardziej denerwuje? Będzie dobrze. Dasz radę, jesteś silna, myśl pozytywnie. Co to znaczy myśleć pozytywnie? To nie to, że pstryk, choroby nie ma, ja sobie żyję, tu nic się nie stało, jedynie chodzę do lekarza. Można by było tak wywnioskować po naszym aktywnym spędzaniu czasu w czasie choroby, bo się nie poddajemy, bierzemy udział, tak jak mówisz, w akcjach różnych, żeby dać przykład, że można żyć po prostu, a nie czekać już, aż się ten życie zakończy. Na warsztatach ja i chyba Emila, ty i wszyscy wynieśliśmy jedną ważną rzecz, że jeżeli zaczynamy myśleć, co nas zaczyna dołować, to po pierwsze musimy stwierdzić, czy to jest na faktach, czy nas to uszczęśliwia, czy dołuje, czy to jest i podpowiedź. Czy daje nam możliwość rozwijania i korzystania z celów, które sobie postawimy, czy jest to zdrowe dla nas, tak? I czy pomaga nam rozwiązać trudne konflikty. Tu właśnie Basia wymieniła 5 takich zasad pracy z przekonaniami. Także one są bardzo ważne i warto je sobie spisywać i później pod tym kątem analizować.
i mieć taką ściągę. Ja na przykład po takim indywidualnym spotkaniu z naszym terapeutą, mentorem, mam taką ściągę i po prostu za każdym razem, kiedy przychodzi jakaś słabość, chwila zwątpienia, wyciągam i trenuję, czytam. Po prostu czytam to sobie, wydrukowuję i naprawdę to bardzo pomaga. Albo sięgamy do dobrej lektury, którą też na warsztatach proponują nam nasi mentorzy, prawda? Gdzie mamy świetne, cudowne rady, ilustrowane jak dla małego dziecka, bo w czasie choroby takimi się dziećmi stajemy. I od nowa pozyskujemy to, co najczynniejsze w naszym życiu, że najpierw musimy pokochać siebie, zainwestować w siebie, uwierzyć, tak, że jesteśmy najważniejsze, że choroba to nie jest przeszkoda do wielu rzeczy, a nauka. Właśnie fajne jest i takie odkrywcze to, że choroba nowotworowa jest traktowana po prostu jak jakiś etap w życiu, tak? To nie jest, nie ma dramatu. Po prostu teraz medycyna jest tak wysoko rozwinięta, że to jest po prostu jakiś etap, choroba przewlekła i da się z tym żyć, tak? A w jaki sposób, to właśnie my sobie to fundujemy i myślę, że bardzo wiele tam właśnie można było wynieść takich wskazówek co do tego, że nasze przekonania tak naprawdę warunkują to, jak się zachowujemy i jakie jest nasze dalsze życie, i jakość naszego życia, my na to mamy wpływ. Rewelacyjne też były warsztaty z śmiechoterapii. Okazuje się, że tak, taki szczery śmiech jest dużo lepszy niż jeden suplement, niż super dieta. I pamiętasz ten film instruktażowy, gdzie było pokazane, że nasz śmiech wytwarza i mnoży komórki, które są zabójcami komórek nowotworowych. Mhm. Nie wiem, czy o tym pacjenci wiedzą, że to jest autentycznie naukowo udowodnione. Ja z zawodu analityk medyczny, która jestem świadoma, jak wygląda komórka, patrząc na ten film, autentycznie uwierzyłam w to, że im więcej we mnie pozytywnej tej energii, dobrej tej śmiechoterapii, więc potrafimy wytworzyć w sobie zabójców. Więc dziękujemy wszystkim organizatorom, dziękujemy wszystkim, którzy się otworzyli też na tych warsztatach, bo mieliśmy poznać przeróżne historie. Więc zapraszamy wszystkich serdecznie. Odkryjecie coś, o czym Wam jeszcze wielu rzeczy nie powiedziałyśmy. Właśnie jeszcze tylko dodam, że bardzo ważne jest to, żeby dać sobie prawo do nic nie robienia i nie obarczać siebie tym, żeby móc się zatrzymać, poświęcić czas sobie i zachęcam do tego, żeby po prostu kontynuować te warsztaty z osobą towarzyszącą, niekoniecznie mężem czy partnerem, bo też były osoby, które na przykład przyjechały z siostrą, z mamą. Także uważam, że naprawdę to jest piękny czas, warto i naprawdę proszę wszystkim o tym mówić, warto korzystać. Czyli Augustów zaprasza, Białystok również. Polecamy i dziękujemy. Dziękujemy bardzo.